Powrót podstawowej stawki VAT na gaz oznacza podwyżkę rachunków, zwłaszcza dla tych, którzy tym paliwem ogrzewają domy i mieszkania. Jednocześnie to właśnie oni mogą ubiegać się o tak zwany dodatek gazowy, chociaż szanse na mniejsze opłaty mają nieliczni. Trzeba bowiem spełnić kryterium dochodowe, które wynosi maksymalnie 2100 zł przy jednej osobie i 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Nie jest to dodatek kwotowo określony, ale jest to refundacja podatku VAT, który od stycznia wszedł do paliwa gazowego. Kwota tego dodatku, no tak to nazywamy, a tak naprawdę tej refundacji VAT-u, to jest dokładnie ta kwota VAT-u, którą zapłacą odbiorcy gazu, którzy grzeją się gazem, za VAT za gaz w tym roku. W przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego może to być kilkadziesiąt złotych w skali miesiąca. W ciągu całego roku składa się to jednak na dosyć pokaźną kwotę. Żeby uzyskać dodatek gazowy, trzeba dopełnić kilku formalności. Przede wszystkim wypełnić wniosek, zapłacić fakturę, mieć poświadczenie, że zapłaciliśmy tą fakturę właśnie z VAT-em, bo tutaj będzie chodzić nam bardzo właśnie o VAT. I przede wszystkim my będziemy weryfikować dochód tej osoby oraz to, czy jest centralnej ewidencji emisyjności budynków. To ważne, bo kto nie zgłosił pieca gazowego jako głównego źródła ciepła w mieszkaniu, nie będzie mógł starać się o dodatek. Czas oczekiwania na zwrot VAT wynosi 30 dni. Nie trzeba jednak składać wniosku co miesiąc. Może być tak również, że mieszkańcy zbiorą faktury za kilka miesięcy i na przykład powiedzmy w maju, w czerwcu przyjdą z 4-5 fakturami i będą chcieli, aby zwrócić im za VAT za kilka miesięcy. VAT wzrósł też na energię elektryczną, ale której ceny, podobnie jak gazu, zostały zamrożone na poziomie z 2022 roku. Tutaj jednak też obowiązują progi, ale nie dochodowe, a zużycia. Wyższą stawkę za prąd zapłacą ci, którzy przekroczą roczne zużycie w wysokości 2000 kWh. Więcej zapłacą jednak tylko za liczbę kWh przekraczających ten próg. W przypadku gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba niepełnosprawna, ten limit może wynieść 2600 kWh, a w przypadku rodzin z kartą dużej rodziny i rolników ten limit może wynieść 3000 kWh. Natomiast w tych przypadkach, czyli jeżeli mowa o podwyższonych limitach, takie gospodarstwo domowe powinno złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii elektrycznej. Jak dowiemy się, czy już przekroczyliśmy próg zużycia, każdy musi sam śledzić bieżące zużycie prądu, bo faktury wystawiane przez wielu dostawców mają najczęściej formę prognoz. Na koniec okresu rozliczeniowego może więc się okazać, że limit w naszym przypadku został przekroczony.